Jesteśmy teraz w sali kobiety, w której chcemy pokazać związki Chopina z kobietami. Od studentek, protektorek, po przyjaciółki, rodziny i miłości. Bardzo różne kobiety otaczały Chopina i Chopin otaczał się sam bardzo różnymi kobietami. Wybierał kobiety proste, nie chcę powiedzieć łatwe, ale nieskomplikowane, dziewczęce, młode, dużo młodsze od niego. Natomiast życie wiązało go z kobietami, związało go z kobietą doświadczoną. Chopin kochał George Sand. Ona się chyba bardziej nim jednak fascynowała. Wzięła jego egzystencję w swoje ręce. To był związek dojrzała, inteligentna kobieta i artysta, który ją kocha i który powierza jej siebie. Był związek, który trwał prawie 10 lat i który doprowadził ją do absolutnej ostateczności, który ją wykończył nerwowo, emocjonalnie i z którego ona sama zrezygnowała. Postanowiła być sobą, postanowiła się oddzielić, postanowiła zadbać o siebie. Chopin został sam. Odpowiadając na pytanie, czy Chopin mógłby się ożenić, należy odpowiedzieć w sposób mógłby, ale wtedy musiałby zrezygnować ze sposobu życia, jaki prowadził, a więc właściwie z tego, co konstytuowało całą jego istotę. Rodzina Chopina w ogóle łączyły bardzo bliskie, bardzo ciepłe, bardzo serdeczne stosunki. Duży wpływ na to miała matka, Tekla Justyna Krzyżanowska. Wspomnienia ukazują nam Justynę jako właśnie taką kobietę ciepłą, kobietę łagodną, serdeczną, kultywującą tradycje narodowe, kultywującą wszystkie takie wartości wychowawcze, pozytywne, wpajające te wszystkie rzeczy właśnie dzieciom swoim i wychowankom. Fryderyk miał jeszcze dwie siostry, jak wiemy, Izabelę i Emilkę, natomiast z żadną z nich nie łączyła go tak specyficzna, nie wiem, czy to dobre słowo, ale wydaje mi się, że tak specyficzna właśnie więź jak z Ludwiką. Czytając ich korespondencję ma się wrażenie, że to było jakieś takie porozumienie dusz, że oni w pół słowa rozumieli się fantastycznie. W moim odczuciu Jane Wilma Stirling była wyjątkową kobietą w życiu Chopina. Była jego uczennicą, wielbicielką. Poświęciła 5 lat swojego życia i poświęciła je wyłącznie osobie kompozytora. Czy kobiety inspirowały twórczość Chopina? Nie wydaje mi się. Nie sądzę, żeby jakikolwiek utwór, nawet jeśli mówimy o koncertach, które niby inspirowane były Gładkowską, żeby rzeczywiście jakakolwiek kobieta zainspirowała jakikolwiek utwór Chopina. Chopin szukał inspiracji w samym sobie.